Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś przygotuję pyszne, zapiekane ziemniaki w takim kremowym, białym sosie na bazie śmietankowego serka z ziołami. A więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, to ugotować kilka ziemniaków. Ale zanim je wrzucę do garka, to je trochę pokroimy. Zobaczcie, te większe kroję na pół i robię nacięcia, jak Hasselbacki. I do gara. Jeśli nie chcemy takich dużych ziemniaków, to możemy wybrać sobie w sklepie takie, wiecie, malutkie. No, tego to tylko ponacinam. Pamiętajmy, żeby ziemniaki używać takie w mundurkach. One są wtedy najsmaczniejsze, najzdrowsze. Wystarczy je porządnie wyszorować. Oczywiście mówimy o takich cienkich mundurkach. Dobra. I teraz tak, do ziemniaków wsypuję łyżkę soli. I gotujemy do miękkości, ale uważajmy, żebyśmy ziemniaków nie rozgotowali. Ugotowane ziemniaki odcedzamy bezpośrednio do naczynia, w którym będziemy zapiekać. Ja wyciągam łyżką cedzakową. Przekręcamy nacięciami do góry. O, coś takiego. I na chwilę odstawiam. Teraz weźmiemy się za kolejne dodatki. A mianowicie będzie to tak. Szynka wędzona, parzona najlepiej. Kroimy w kostkę. Może być inna wędlina, ale żeby była krucha. I tak pokrojoną szynkę przekładam do miseczki. Teraz pokroję dwie małe czerwone cebule. Również będę kroił w kostkę. Cebulę również przekładamy do miseczki. Teraz trzy ząbki czosnku. Czosnek będę ścierał na tareczce. Wsiekam trochę dymki. No może tyle będzie za dużo. Tyle wystarczy. Dodaję serek śmietankowy. I dodaję śmietankę 30. Przyprawiam solą. O. Przyprawiam delikatnie solą. Pamiętajmy, że ziemniaki były solone. I świeżo roztartym czarnym pieprzem. Dodaję trochę ziół prowansalskich. I dokładnie wszystko łączę. Jak widzicie, masa jest jeszcze zbyt gęsta, więc dolewam więcej śmietanki. Już wygląda to o wiele lepiej. Zobaczcie. Jeżeli skończy nam się śmietanka, a masa będzie jeszcze zbyt gęsta, możemy dolać troszeczkę zimnej wody.
Dobra, i teraz tak, bierzemy ziemniaki i zalewamy to naszą masą. Rozprowadzamy po ziemniakach, o coś takiego. Tak, między ziemniaki również. Dobra. I posypujemy żółtym serem. Ja mam startą gołdę. No i tak, przygotowane ziemniaki wkładam do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na jakieś pół godziny, może 40 minut. A więc do zobaczenia za chwileczkę. No i moje kartofelki wyglądają tak. To znaczy się te kartofelki wyglądają tak i teraz je spróbujemy. To jest jeszcze gorące, więc przez ściereczkę. I zobaczymy, jak się to prezentuje na talerzu. Ależ to się wszystko kremowe zrobiło. O, spójrzcie tylko, jak wygląda ziemniaczek. Tutaj mi się trochę pod łyżką rozgniotło, ale to nic. Spójrzcie tylko. Chcę się dobrać do sosu. Który jest taki, wiecie, serkowy, śmietankowy. No, powiem wam, że wygląda to naprawdę dobrze. A aromat niesamowity. Spróbujmy więc. Ziemniaki są kremowe. Słuchajcie, delikatne. Wow. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i pamiętajcie o moim nowym projekcie Amator w kuchni fartucha, bo tam się dzieją cuda, słuchajcie. Do zobaczenia.